Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj tandem siostrzyczek z serii Barbie, w którym znajdziecie dwie lalki, Chelsea i Skipper. Skipper wzięła swoją siostrę, Chelsea, na przejażdżkę rowerową. Jak widzicie, rower jest dwuosobowy. Z przodu na większej części siedzi Skipper, a z tyłu na takiej dostawce siedzi Chelsea. Zdejmiemy teraz Skipper z roweru, żeby pokazać Wam, jak ona dzisiaj wygląda. Skipper ma swoje brązowe włosy, oczywiście z jednym różowym pasenkiem, są one bardzo ładnie pocieniowane. Z przodu mamy grzywkę oraz delikatny makijaż, ponieważ na wycieczkę rowerową nie warto się jakoś mocniej malować. Dzisiaj Skipper ubrała fioletową sukienkę, ma ona delikatny dekolt, a jest ozdobiona różnymi gwiazdeczkami w różnych kolorach. Jeżeli chodzi o buty Skipper, są one na koturnie, aczkolwiek są sportowe. Jak widzicie, jej nogi są bardzo giętkie i możemy nimi zginać w każdy sposób. Możemy również odginać, wyginać, także jej nogi w tym wydaniu są bardzo gibkie. Do zestawu dołączono również oczywiście kask, który przed jazdą na rowerze trzeba Skipper założyć, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Skupmy się teraz na chwilę na rowerze. Jest on oczywiście różowy, jak to u Barbie zawsze bywa. Mamy tutaj również fioletowe elementy, m.in. gwiazdki ozdobne na kołach, czy też doczepioną ramę dla Chelsea. Siodełko Skipper jest mocno różowe, a do tego wszystkiego mamy srebrne dodatki, czyli srebrne pedały oraz oczywiście srebrną kierownicę z takim miętowym dzwonkiem. Posadzimy teraz Skipper. Mamy do tego specjalnie przeznaczony stojak. No i włożymy jej nogi do pedałów. A ręce oczywiście na kierownicę. Skipper jest już gotowa, a zobaczmy, jak miewa się mała Chelsea. Chelsea ma swoją dostawkę do roweru, nazywa się to tandem siostrzyczek, moim zdaniem jest to bardzo trafna nazwa. Jak widzicie, nasza mała siostra jest blondynką, zdejmiemy jej na chwilę ten różowy kask. Chelsea jest blondynką, z przodu ma jeden kosmyk zapleciony w kiteczkę. Ubrała dzisiaj żółtą bluzeczkę z fioletowym dekoltem oraz do tego bardzo ładną różową spódniczkę w serduszka. Do tego wszystkiego ma różowe balerinki, które na pewno są bardzo wygodne przy jeździe na rowerze, a jej kask również jest różowy. Oczywiście musimy go założyć przed jazdą na rowerze. Kiedy siostrzyczki nie jeżdżą, możecie postawić nóżkę w rowerze i będzie się on trzymał, w sensie będzie stał, a jeżeli chcecie zacząć zabawę, to wystarczy tą nóżkę wziąć do góry, no i nie będzie ona sama spadać. Kiedy siostry pedałują, ich nogi się poruszają. Widać pracę kolan. No i na pewno taka aktywność fizyczna jest dla nich przyjemna. Jak widzieliście, rower jest naprawdę niezwykły. Jest on dwuosobowy, także bez problemu możecie na nim posadzić dwie swoje lalki. Jeżeli Wam się spodobał, to zapraszam Was serdecznie na megadyskont.pl.